Witam serdecznie, Agnieszka Wiechnik, Gwiazdy na Backstage'u, kolejny odcinek, a dzisiaj moim gościem jest Rafał Konieczny, kompozytor, aranżer, wokalista, pianista i dyrygent. Witam Cię, Rafale. Witam serdecznie. Powiedz, jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką? Niewiele pamiętam, a to było wiele lat temu. Czyli od urodzenia. Tak. Ale zaczęło się od tego, że mój chrzestny, gdzieś tam podejrzałem go, jak poświęca się swojej pasji, czyli graniu piosenek na keyboardzie. Pomimo tego, że w ogóle czym innym w życiu się zajmował i zajmuje do dziś. No i pewnego dnia podszedłem do niego, żeby mi pokazał, jak to działa. I zorientował się, że coś może ze mnie być. Tak się zaczęło. Potem był etap szkoły muzycznej pierwszego stopnia, etap szkoły muzycznej drugiego stopnia na wokalu klasycznym. Potem była muzykologia z fortepianem i organami kościelnymi. Potem był jazz i muzyka estradowa na fortepianie, tym razem nie na wokalu. No i tam już powoli zacząłem rozumieć, o co mi chodzi, ale tych poszukiwań trochę było wcześniej. A kiedy stwierdziłeś tak, że chcesz się tym zajmować na stałe zawodowo? Jakieś pierwsze projekty? Ja zawsze mówiłem o tym, że chcę się zajmować tym zawodowo. Nawet pamiętam, że kiedyś, jak miałem, nie wiem, może 6-7 lat, pomagałem na wsi przy żniwach dziadkom. I coś mi, babcia mi kazała wziąć łopatę i coś poprzerzucać. Ja jej powiedziałem: babciu, to są ręce wirtuoza, ja nie mogę. Także gdzieś tam z tyłu głowy miałem to cały czas. Próbowałem różnych rzeczy, bo grałem w międzyczasie, no tak jak ci powiedziałem, śpiew klasyczny. W ogóle nie moja bajka, ale zrobiłem to. Mam nawet dyplom, którego tam nie wyjąłem od czasu, kiedy go zdałem. Potem, no już na jazzie to już to było bliższe temu, co zawsze chciałem robić, dlatego że już od wieku 8-9 lat robiłem swoje pierwsze aranże na komputerze, jeszcze na takich starych, tych pierwszych komputerach, pierwszych brzmieniach. No pamiętasz pierwszy utwór skomponowany? Mniej więcej go pamiętam, tylko że on nie miał tytułu. To były takie instrumentalne, bardziej instrumentalne pierwsze kroki. A powiedz mi, w swojej karierze zawodowej masz na koncie współpracę z wieloma znanymi osobami, a między innymi z Romanem Kołakowskim. Jak to się stało, że w ogóle spotkaliście się na drodze życiowej, muzycznej? 10 lat temu, więcej nawet chyba, na etapie szkoły muzycznej właśnie drugiego stopnia na wokalu byłem w klasie razem z Agatą Klimczak, która, jak się potem okazało, ja nawet nie wiedziałem o tym, dopiero gdzieś tam w 2015-16 roku odnowiliśmy kontakt, okazało się, że jest żoną Romka. No i że w sumie może wymienimy się tym, co robimy. Podesłałem tam parę pomysłów, parę aranżacji, które aktualnie produkowałem. Ona pokazała to Romkowi. No i spodobało się. Romek do mnie zadzwonił, porozmawialiśmy. No to może byśmy spróbowali coś zrobić. I pierwszą chyba taką piosenką, którą zlecił mi do zaaranżowania, była właśnie pieśń Leonarda Cohena, Take This Waltz, w polskim przekładzie właśnie Romka. No i ja to tak zrobiłem, no to wiadomo, jak się nawiązuje z kimś współpracę, no to człowiek się stara się to zrobić z rozmachem, poświęcić dużo czasu, żeby jak najlepsze wrażenie, to jest naturalne. No i i to, że tak potocznym językiem powiem, tak bardzo pyknęło, że zrobiliśmy całą płytę. Na tej płycie, o której zaraz powiemy, jest tylko część tych piosenek, dlatego że tutaj jest 13, łącznie powstało ich 20. Powstał cały spektakl, ruszyliśmy w kilka tras koncertowych po Polsce z tym. Między innymi w Filharmonii Lubelskiej graliśmy w 2017 roku. To może posłuchajmy i obejrzyjmy teledysk do jednej z tych pieśni pod tytułem Prawo. Prawo. Za późno, za późno, za późno. Za późno, za późno. Za późno dzwoniłaś do mnie. Za późno, za późno. Zrozumiałem to dziś. Za późno, za późno. Wyruszyłem samotnie. Za późno, za późno.
lecz dokąd mam iść? Wiem, nie jestem bez winy i ty dobrze to wiesz. Prawo to czuła dłoń, twarda pięść. Prawo to czuła dłoń, twarda pięść. Serce pęka jak bombę, wypełnione złą krwią. Gdyby księżyc miał siostrę, ty byłabyś nią. Chociaż tęsknię za tobą, muszę przerwać tę grę. Prawo to czuła dłoń, twarda pięść. Prawo to czuła dłoń, twarda pięść. Kochani, mam tutaj prezent od Rafała. Płyta, słynny niebieski prochowiec, piosenki Leonarda Cohena w przekładach Romana Kołakowskiego. Pierwsza osoba, która napisze wiadomość, bądź na Facebooku, bądź na adres mailowy lubelska.tv, dostanie tą płytę w prezencie. Mamy jeden egzemplarz, także kochani, kto pierwszy, ten lepszy, ta płyta zostaje u nas w studio. A wracając do twórczości i współpracy z Romanem Kołakowskim. Wiem, że powstała też płyta z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Może coś powiesz więcej na ten temat? Tak, w zasadzie ten projekt powstał, zrealizowaliśmy go w 2018 roku we wrześniu. Rozmowy o tym trwały już od 2 lat. W końcu dostałem telefon. Rafał, masz ochotę, robimy tą Osiecką. 13 aranży.
tylko już dzisiaj musisz dostarczyć mi jakieś demo, żeby pokazać, jak to robisz. Bo to, tego samego dnia? Tak, bo to było na zamówienie wytwórni MTJ, więc Romek mi tylko zadał pytanie, masz piosenkę Osieckiej zaaranżowaną w jakiś sposób? 3 sekundy zastanowienia mam. Oczywiście nie miałem. I całą noc robiliśmy z kolegą Marcinem Gałkowskim, gitarzystą. Nagraliśmy. Wysłałem to z rana na drugi dzień. No i oczywiście odpowiedź była pozytywna i zrobiliśmy, ja zrobiłem 14 aranżacji łącznie z tą demówką. Mhm. I album się nazywał Osiecka w popkulturze i to był box składający się z 4 płyt. Tematycznie Osiecka w teatrze, Osiecka w filmie i jeszcze tam chyba 2 opcje były, których nie pamiętam. W każdym razie tam na tych płytach śpiewali różni artyści, Magda Umer, nawet Krzysztof Krawczyk. Ja tam tylko raz przesłuchałem tego wszystkiego, ale zestaw był dosyć ciekawy. Także do moich aranżacji też śpiewało kilka osób, między innymi aktorka Aleksandra Radwan, Roman Kołakowski, Agata Klimczak-Kołakowska, Artur Goc, no i paru innych. Także to... A propos właśnie jeszcze współpracy z innymi gwiazdami, tak już pomijając wspaniałą płytę Osieckiej, ale był też koncert papieski, tak, który miałeś przyjemność aranżować z udziałem wielu znanych gwiazd, gdzie pojawili się m.in. Marek Piekarczyk, Krzysztof Cugowski, Piotrek Cugowski i wielu, wielu innych, Natalia Sikora. Mhm. Jak w ogóle doszło do tego całego przedsięwzięcia, ile trwały przygotowania, możesz coś uchylić, ramka tajemnicy, bo to była taka gigantyczna ekipa ludzi pracująca przy tym. To znaczy, z tego co ja wiem, to Romek prowadził negocjacje ze zwierzchnikami kościoła i osobami odpowiedzialnymi za to, produkującymi ten koncert. Może w przeliczeniu na czas 10 razy dłużej niż ja prowadziłem przygotowania muzyczne i aranżacyjne. To już w momencie, kiedy, że tak brzydko powiem, to było klepnięte, to czasu było tak mało, to było praktycznie 3 tygodnie, żeby zaaranżować te wszystkie piosenki. Zaaranżować na orkiestrę niby kameralną, ale jednak składającą się w sumie chyba z 20 osób, o ile pamiętam. To była i sekcja dęta, sekcja smyczkowa. Uparłem się na harfę, pomysł się Romkowi spodobał, no, także no, tej pracy było momentami dzień i noc. Pamiętam, że przez trzy dni chyba w sali, w której mieliśmy sesje nagraniowe, pracowałem w dzień, spałem 3 godziny, bo zaraz na drugi dzień rano miałem kolejną sesję, także przygotowania były dosyć intensywne. Ale się udało. Ale się udało. Udało się z bardzo pozytywnym skutkiem. Bardzo pozytywne opinie. Sam Przemysław Babiarz, który był konferansjerem, uścisnął mi rękę i pogratulował, także to było bardzo, bardzo miłe. Także zachęcam, można zobaczyć w internecie, wpisać koncert papieski. Promieniowanie ojcostwa. VOD TVP. Dokładnie, a kochani, zapraszam do obejrzenia fragmentu koncertu papieskiego i fragment utworu Biała Gołębica w wykonaniu Rafała Koniecznego. Gołębica wyfrunęła z drżących rąk. Wielka tajemnica, każdy musi odejść stąd. Biała gołębica, twej świętości żywy znak. Wielka tajemnica, wiatr, cały świat śpiewa dziękczynienie, stuk, cały świat czeka na zbawienie. Ty już jesteś tam, gdzie Bóg, tyle łaski.
dokonałeś nam. Dzięk czynienia cud zmienia noc w jasny dzień. Światła blask zostawiłeś tam, gdzie był cień. Testament Twój, cały świat czeka na zbawienie. Sensy Twoich słów. To była Biała Gołębica, fragment koncertu Papieskiego Promieniowanie Ojcowstwa. Widzę, że na chwilę przeniosłeś się z roli dyrygenta do roli wokalisty. A kto trzymał batutę? Właśnie nikt. Na chwilę Romek pozwolił mi po prostu zejść. To było tak, że oddał mi tą piosenkę, bo on miał ją śpiewać, ale zadzwonił do mnie i powiedział, wiesz co, Rafał, fajnie będzie to wyglądało, jak na chwilę zejdziesz i po prostu wyjdziesz na środek. Czyli taka chwila wytchnienia i tak. Odetchnienia. Moja rola dyrygenta polegała tylko na tym, że odwracałem się do zespołu w momencie, kiedy wchodził chór. To było tak. To i wszystko działało, wszystko tak. Wszystko zadziałało, tak. Rafał, mam przed sobą kolejną płytę i dość taką obszerną, bo widzę, to są dwie płyty tak naprawdę. Imiona Wolności, Teatr Piosenki i widzę, na tej płycie znalazły się bardzo znane nazwiska. Olga Bończyk, Agata Klimczak, Magdalena Kumorek, Ilona Ostrowska, Ewa Serwa, Natalia Sikora, Olga Szomańska, Marek Bałata, Robert Gonera, Roman Kołakowski, Maciej Miecznikowski, Jerzy Szejbal, Andrzej Seweryn. No tych nazwisk trochę jest. Opowiedz trochę o tej płycie, bo widzę, jest dość bogato. Jest 14 utworów. Tak, płyta jest zapisem wielkiego widowiska multimedialnego, które wystawiane było w hali stulecia we Wrocławiu z okazji właśnie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Widowisko multimedialne w tym sensie, że akcja działa się na scenie, czyli śpiewaliśmy na żywo na scenie i na wielkich wizualach otaczających z tyłu scenę byliśmy tak jakby ucharakteryzowani na dane postaci. Ja akurat byłem księdzem, byli żołnierze, no wszystko to było nawiązaniem do tamtych czasów, także akcja toczyła się podwójnie, w pełnej synchronizacji, także to jest bardzo ciekawa właściwość pomysłów i rozwiązań, jakie Romek stosował w swoich spektaklach. I rozumiem, ty tutaj byłeś aranżerem, czy jaki miałeś wkład w tą płytę? Tak? Znaczy producentem muzycznym, aranżerem był Grzegorz Bukowski. Mhm. Bo w zasadzie my tak, odkąd ja zacząłem współpracować z Romanem, to nas producentów było trzech. Byłem ja, Grzegorz Bukowski i Bartłomiej Abramowicz. I to była, powiedz, to był pierwszy projekt, który zrobiliśmy wspólnie z Grzegorzem Bukowskim, bo zazwyczaj było tak, że ja dostawałem jakiś tam projekt do realizacji, inny dostawał Grzegorz. To był pierwszy wspólny projekt, czyli aranżację Grzegorza, aranżację piosenek, natomiast mi powierzył Grzegorz aranżację instrumentów dętych, czyli sekcji dętej orkiestry i aranżację chórków do niektórych piosenek, także i realizację nagrań oraz mastering.
czy jesteś zapracowanym człowiekiem. Bywam. Ale oprócz współpracy z Teatrem Piosenki, też tworzysz swoje kompozycje, swoje piosenki i gdzieś tam mi się obiło o uszy, że powstaje jakiś twój autorski świąteczny przepój. Tak. A kiedy można się spodziewać finału? Myślę, że w ciągu tygodnia, półtorej tygodnia do dwóch, dlatego że to ma być duet. Na razie nie chcę zdradzać z kim, ale ten człowiek jest bardzo zapracowany. Ja cały czas liczę, jestem ciągle w kontakcie, że zrobimy to w miarę szybko. Jutro mamy sesję nagraniową do aranżacji do tej piosenki, także piosenka na pewno powstanie i na pewno się ukaże. Mam nadzieję, że z tą osobą, z którą zaplanowałem ją nagrać. To trzymam mocno kciuki i Państwo też trzymajcie. A na koniec jeszcze trochę opowiemy, to taka trochę prywata, bo mieliśmy okazję rok temu z Rafałem stworzyć piękną piosenkę pod tytułem Za chwilę święta. I tak pamiętasz? Piękne czasy. Piękne czasy dla Fundacji Jana Zamoyskiego. Przeznaczyliśmy całą jakby kwotę za zebrane tantiemy i wszystko przeznaczyliśmy na dzieciaków z fundacji, ale wspaniałe gwiazdy wzięły w tym udział, pamiętasz? Kto tam wystąpił? Piotr Kupicha, Marek Piekarczyk, Wanda Kwietniewska, Majka Jeżowska, Agnieszka Wiechnik, ach, Rafał Konieczny, Andrzej Pawka, Michał Denis. Tak, Michał Denis, Jacek Zieliński. Tak, także i Skaldowie, właśnie, no, Jacek Zieliński. To jeszcze był Zuzia, Janik z Voice Kids. Mhm, tak. To już była Natalka Wawrzyńczyk z Must Be The Music. Mhm. Także trochę się tam osób udzielało, a przede wszystkim mieliśmy wsparcie fantastycznych muzyków. Może opowiesz trochę o nich Państwu. Tak, Grzegorz Koligowski, wspaniały lubelski perkusista. Michał Wąsik. Pozdrawiamy. Basista, pozdrawiamy. Nasze chłopaki. Marcin Gałkowski, gitarzysta, kwartecik, mój ulubiony przynajmniej. Najpiękniejsza część zespołu. Najpiękniejsza część zespołu. Kochani, na zakończenie dzisiejszego odcinka Gwiazdy na Backstage'u, piosenka świąteczna, którą wspólnie z Rafałem napisaliśmy. Za chwilę święta, polscy artyści dzieciom i tą piosenką chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Minął rok, znów święta, pierwsza gwiazda już na niebie. Za ścianą ktoś samotnie roni łzę. Zabierz go do siebie, niech poczuje się potrzebny, bo w święta nikt nie może zostać sam. Znowu idą święta, za chwilę dajmy trochę ciepła, choć raz tym, o których nie pamięta nikt od lat. Odrobinę szczęścia ofiaru, rozpal smutne serca, daj wiarę, by poczuli miłość w ten świąteczny czas. By poczuli miłość. Minął rok, znów święta, czas dla siebie. Pomocną podaj rękę, wyrzuć żal. I nie tylko w święta, bądźmy mili.